Dzień dobry Państwu. Jedna z podstawowych zasad pracy z informacją głosi, że jeśli zainteresowana strona mówi o własnych sukcesach, to ufamy w te informacje w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedy to samo źródło donosi o sukcesach. Swojego przeciwnika. Mamy tutaj właśnie taki przykład. Kanał telegramowy Kremlowska, Jatabakierka, opisuje nam bardzo ciekawy rozwój wypadków związanych z ukraińskimi dronami. Ten kanał telegramowy jest kanałem prorosyjskim, prokremlowskim, który co więcej twierdzi, że posiada insajdy. Niedostępne publicznie informacje z wewnątrz Kremla i od przedstawicieli rosyjskiej władzy. Co oni tutaj piszą takiego, co przykuło moją uwagę. Oczywiście do wszelkich tego typu niepotwierdzonych różnego rodzaju materiałami wizualnymi informacji podchodzimy ze ostrożnością, ale tak czy inaczej jest to interesujące. Krym został zaatakowany niewidzialnymi dronami. Oczywiście niewidzialne drony są tu wzięte w cudzysłów, ponieważ oczywiście nie chodzi o drony, które nie są widoczne dla ludzkiego oka, nie są dosłownie niewidzialne. tylko są po prostu bardzo trudne do wykrycia przez różnego rodzaju systemy wczesnego ostrzegania, w tym przede wszystkim systemy radarowe. Choć drony oczywiście wykrywa się na różne sposoby nie tylko przy użyciu radarów, ale można założyć, że głównie oto tutaj chodzi. Czytamy dalej. Straciliśmy dwie wyrzutnie S-300 są polegli. W ciągu dnia w niedzielę 22 września wróg atakował Krym w regionie miasta Jankoi, to jest centralna część Krymu, trochę bardziej na północ. Miasto znane przede wszystkim z tego, że jest tam skrzyżowanie linii kolejowych i dodatkowo jeszcze baza lotnicza w tej chwili oczywiście okupowana, więc jest to baza lotnicza rosyjskich wojsk powietrzno-kosmicznych. Czytamy tak: Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły kilka rakiet przeciwnika, przy tym przez naszą obronę niestety przerwały się przynajmniej dwa aparaty bezzałogowe. To są w domyśle te niewidzialne drony. I to samo w sobie jest już dużym stosunkowo wydarzeniem, oczywiście nie takim, żeby na przykład tutaj tworzyć na ten temat osobny odcinek, to trafiłoby po prostu do przeglądu. Natomiast sama historia z niewidzialnymi dronami jest tutaj dość ciekawa. Oni nam między innymi tutaj piszą o tym, że właśnie one prawdopodobnie były wykorzystane do ataków na rosyjskie arsenały, magazyny z amunicją w okręgu twerskim, tam dwie sztuki i w okręgu rostowski, yy, przepraszam, w kraju krasnodarskim jeszcze jedna sztuka. Kraj krasnodarski jest jeszcze kawałek na południe od yy, okręgu rostowskiego. I tu swoją drogą pojawia się ciekawa informacja, którą wcześniej przegapiłem, w tym sensie, że nie pokazywałem jej Państwu w żadnym przeglądzie. Tutaj to konkretne źródło twierdzi, że stracono w wyniku tych ataków niemało pocisków dla artylerii, ale nie to jest, cytuję najważniejsze. Wstępnie policzono, że utracono nie mniej niż 3000 bomb. Lotniczych, różnych fabów i kabów, i oni tutaj podkreślają, że jest to mniej więcej odpowiednik miesięcznego zużycia tego typu uzbrojenia. Czyli już, proszę Państwa, oprócz wszystkich innych systemów uzbrojenia czy amunicji do różnych systemów uzbrojenia, stracili tam Rosjanie, prawdopodobnie, według tych informacji, Miesięczną możliwość bombardowania Ukrainy. Czy to znaczy, że przez najbliższy miesiąc bombardowań nie będzie? Nie, to nie tak działa. Po pierwsze, to były magazyny centralne w bezpiecznych, tyłowych regionach. Jak się wydawało. Rosjanom bezpiecznych istnieją jeszcze magazyny znajdujące się bliżej linii frontu i na samych lotniskach. Swojego rodzaju bufor, więc tej amunicji w wyniku tych ostrzałów nie zabraknie po pierwsze natychmiast, po drugie są także inne magazyny, więc tutaj nie muszą Rosjanie Produkować od zera bomb lotniczych, po prostu będą wykorzystywać zapasy z innych arsenałów, po prostu będą musieli je rozdzielić na większą liczbę lotnisk niż normalnie, bo wcześniej część tych miejsc była zaopatrywana ze zniszczonych magazynów. Wróćmy jednak do samego tematu niewidzialnego drona. Mamy właśnie informacje o ataku na systemy S300 na Krymie. Sugestie tutaj bardzo wyraziste, że także to właśnie te nowe niewidzialne drony zaatakowały także właśnie magazyny amunicji i pierwsze, co przychodzi do głowy, to pytanie, czy to przypadkiem nie będzie palianycja, czyli dron odrzutowy. on jest do pewnego stopnia faktycznie rakietowy, ale w bardzo niewielkim stopniu ma po prostu mały rakietowy silnik, który go wyrzuca w powietrze, żeby tam. Już włączył się silnik odrzutowy i dalej w ten sposób zmierza w kierunku celu. Jest on określany jako dron odrzutowy, a nie jako pocisk manewrujący głównie ze względu na swój wymiar. Jest pewnego rodzaju sensacją palianycja, ponieważ jej istnienie zostało ogłoszone pod koniec sierpnia, na początku września mniej więcej wtedy i według strony ukraińskiej Tuż przed tym ogłoszeniem 24 sierpnia został ten dron użyty bojowo po raz pierwszy. I tu zaczynają się nieścisłości, gdyby ten niewidzialny dron od kremliowskiej tabakierki to byłaby właśnie paljanecja. To nam by się tutaj nie zgadzały daty, ponieważ ten rosyjski kanał telegramowy twierdzi, że wykorzystano właśnie ten system, zresztą tak wtedy to określali, jako niewidzialne drony, do ataku na lotnisko w Achtubińsku na bazę wojskową, gdzie został solidnie uszkodzony lub nawet zniszczony samolot Su-57. Najnowszy rosyjski samolot wielozadaniowy, co oznaczałoby faktycznie w tamtej sytuacji pierwszą taką stratę, to było dość szeroko omawiane. Wychodzi więc na to, proszę Państwa, że w tej chwili mamy do czynienia z bardzo szerokim wachlarzem nowych środków bojowych dalekiego zasięgu, które Ukraina powoli testuje i wprowadza. Do działań bojowych. Mamy rakiety balistyczne, póki co jeszcze one prawdopodobnie nie były wykorzystane bojowo, natomiast Ogłaszała strona ukraińska, że doszło do udanych testów, a minister obrony Umerow twierdzi, że negocjuje finansowanie od zachodnich partnerów dla tego rodzaju produkcji. Jednocześnie drony Palianycja, jeśli wierzyć ukraińskim źródłom oficjalnym, były już użyte bojowo i mamy jeszcze jakiegoś tajemniczego drona, który jest wystarczająco niewidzialny dla rosyjskich systemów radarowych, żeby atakować chociażby takie cele jak właśnie systemy przeciwlotnicze S-300, które w teorii przynajmniej powinny widzieć. Taki nadlatujący środek bojowy, oczywiście w teorii, bo żaden system przeciwlotniczy też nie posiada radaru włączonego 24 godziny na dobę. To także nie zawsze byłoby dla niego bezpieczne. Jednak powinny istnieć różnego rodzaju systemy, które właśnie będą ostrzegały obronę przeciwlotniczą przed nadciągającym zagrożeniem. Tutaj to nie zadziałało według tych informacji, które posiadamy. Oczywiście, Tutaj jest to bardzo istotna informacja. Jeśli taki dron faktycznie istnieje i jest niewidoczny, wystarczająco niewidoczny dla rosyjskich radarów, może to oznaczać, że podstawowa wada dronów dalekiego zasięgu faktycznie zostanie w ten sposób wyeliminowana. Ta podstawowa wada polega na tym, że takie drony lecą zazwyczaj stosunkowo powoli, więc przeciwnik ma dużo czasu, żeby ewakuować personel do schronów, żeby samoloty z lotnisk wystartowały itd. Tak Niektóre oczywiście drony były wystarczająco skuteczne, żeby atakować takie cele nieruchome, jak chociażby rafinerie paliw czy magazyny paliw. Tutaj wczesne ostrzeżenie da stosunkowo niewiele. Chociaż to też nie tak, że nic nie da rafinerii, oczywiście w ciągu tej godziny dwóch nie zakopią pod ziemią, ale sprowadzić już systemy przeciwlotnicze w tym czasie są w stanie, są w stanie wysłać w powietrze samolot myśliwski, który może spróbować takiego drona zestrzelić. Choć oczywiście nawet tymi stosunkowo standardowymi dronami, takimi jak Lutz czy Bober, Ukraińcy byli w stanie atakować tego rodzaju cele nieruchome. Teraz gra toczy się o to, żeby atakować cele takie jak lotniska. Samoloty stojące na tych lotniskach, i tak dalej. I wiele wskazuje na to, że w tej kwestii Ukraina osiąga duże sukcesy. I tutaj jeszcze raz, żebyśmy złapali kontekst w pełni, warto podkreślić, że istnieje historia wiarygodności ukraińskich twierdzeń na ten temat. To znaczy, kiedy się zaczynały tego rodzaju prace, Ukraińcy mówili: Pracujemy nad dronami dalekiego zasięgu. Później mówili: Mamy drony o dużym zasięgu. Pojawiły się ataki ukraińskich dronów dalekiego zasięgu. Oni mówili: Będziemy zwiększać produkcję, to będzie duża produkcja, będziemy słali te drony hurtowo w kierunku Rosji, i dokładnie tak się w tej chwili dzieje. Więc jeśli teraz Ukraińcy zapowiadają nowe, lepsze, silniejsze drony i widzimy, że faktycznie one trafiają w cele, które są dla Rosjan bolesne, nie tylko w rafinerie, już mieliśmy skuteczne trafienia magazynów amunicji na lotniskach i ogólnie cele na lotniskach. Pamiętacie być może te fotografie, w tym satelitarne z poszarpanymi hangarami dla samolotów na jednym z rosyjskich lotnisk? Wszystko wskazuje na to, że faktycznie pod tym względem sytuacja będzie eskalować. I tutaj mamy dwie osobne tendencje. Z jednej strony Rosja traci systemy przeciwlotnicze, jak chociażby w przypadku tego omawianego dzisiaj ataku na Krymie a Ukraina zwiększa swoje możliwości precyzyjnych nalotów dalekiego zasięgu. I prawdę mówiąc, jest to w tej chwili najbardziej obiecująca tendencja i ma, jak się wydaje, największe szanse w dalekiej perspektywie doprowadzić do jakiegoś rodzaju przełamania. W tej chwili faktycznie obserwujemy od dłuższego czasu pewnego rodzaju równowagę sił. Ta wojna już dość dawno na lądzie utknęła i bez jakichś czynników zmieniających reguły gry, ta wojna prawdopodobnie jeszcze długo się nie zakończy. Ataki precyzyjne, ataki ukraińskie dalekiego zasięgu mają potencjał do tego, żeby faktycznie stać się takim czynnikiem. Warto tutaj przy okazji powiedzieć, że w kwestii dronów mamy jeszcze kilka innych ciekawych wątków. Mamy oczywiście taką sytuację jak rosnąca skala ataków dronami FPV na rosyjskie drony. Drony zwiadowcze i amunicję krążącą. Tutaj y, trafiają się y, wideo, na których widzimy zestrzelone i lancety, czyli amunicję krążącą i zdecydowanie częściej właśnie zwiadowcze drony, orlany, superkamy, zale i tak dalej. Jednocześnie Ukraińcy masowo wprowadzają drony miotacze ognia do walki z pozycjami rosyjskimi w pasach leśnych. To póki co cały czas. To póki co cały czas jest obowiązującym trendem, natomiast Rosjanie jakiś czas temu zaczęli wykorzystywać, póki co jeszcze trudno powiedzieć o tym, czy masowo, na jaką skalę to się dzieje, ale zaczęli wykorzystywać drony FPV, kamikadze, które nie są sterowane falami radiowymi, tylko przez włókno optyczne. To ma oczywistą zaletę, tego typu drony jest nieczuły na jakiekolwiek zakłócenia. I jednocześnie nie, nie jest możliwe wykryć go tradycyjnymi metodami. W tej chwili ogromna część ukraińskich i rosyjskich jednostek jest wyposażona w różnego rodzaju wykrywacze dronów, które pozwalają określić obecność drona FPV w naszej okolicy, nie tylko FPV. Oczywiście tego typu urządzenia działają na zasadzie wykrywania fal fal radiowych, które są potrzebne do kierowania takim dronem. Dron zarówno je przyjmuje, jak i wysyła, więc można wykryć jego obecność właśnie na tej podstawie. Jeśli dron jest sterowany za pomocą włókna optycznego, to on ani nie przyjmuje transmisji, ani ich nie wysyła, w związku z czym jego wykrycie i zakłócenie jest praktycznie niemożliwe. Większość komentatorów podkreśla, że lepiej jest zapewnić stabilną i solidną, trudną do zakłócenia komunikację radiową, niż bawić się w kable, które ograniczają zasięg, mogą się zaplątać o różne wystające elementy krajobrazu, że to jest ostatecznie bardziej skuteczny, jednak włókno przy całej swojej prostocie zapewnia bardzo dobry rezultat przy oczywiście określonych ograniczeniach, o których w tej chwili wspomniałem, ale jeśli faktycznie uda się tak manewrować, żeby wystarczyło nam długości tego włókna i jednocześnie, żeby o nic nie zahaczyć, to faktycznie to rozwiązanie Potrafi być śmiertelnie skuteczne, niestety. Więc cały czas obserwujemy wojnę dronów, polegającą na tym, że z tygodnia na tydzień technologie się zmieniają, i w każdej chwili możemy się spodziewać jakiegoś zaskoczenia właśnie w tej sferze. To dodatkowo nam pokazuje, że faktycznie drony były i pozostają tą najbardziej innowacyjną, Częścią bieżących działań bojowych, oczywiście wciąż aktualne są o wiele bardziej klasyczne, standardowe systemy uzbrojenia, moździerze, artyleria, czołgi, to wszystko dalej tam jest i dalej pozostaje skuteczne. Po prostu to właśnie po dronach można spodziewać się tego rodzaju innowacji, które ostatecznie przechylą szale zwycięstwa na jedną ze stron. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.